Witam wszystkich graczy. W dzisiejszym materiale chciałem omówić build Righteous Fire. Żeby mówić o tym buildzie, trzeba od razu powiedzieć sobie, co to jest ten Righteous Fire i jak on działa. Ja może tu zaprezentuję, jak on działa i najlepiej to będzie, jak się pokaże. No, włączam teraz Righteous Fire. I zauważamy, że życie nam spada. Ściągam tarczę. Ojej, co się dzieje? Coraz szybciej. Zaraz spadnie mi do zera i pewnie stracę 10% doświadczenia. Idzie. Ale wyłączył się. I życie nam się odnawia i nie nadusiłem żadnej flaszki, nic. Wszystko się dzieje dziwnie. Jeszcze raz go włączę. Spala się znowu. Nasze życie po prostu się spala i przez to daje moc tutaj w postaci 40% ilości obrażeń, 40% z ilości tego życia, które tu mamy. Czyli 40% tego życia zadaje obrażenia mobom. Czyli tworzy się koło i to już zadaje te obrażenia, ale kosztem naszego życia. I co zrobić teraz, żeby to życie nam nie spadało, bo spada. I teraz trudno tak chodzić sobie po mapie. Jeszcze raz włączę. I chodzę po mapie i no walczę z potworkami, no ale coraz mniej życia, no któryś mnie palnie i do zera zwali. I od razu mam deta i do widzenia. Nie? Także co zrobić? Zakładamy tarczę. Robimy znowu. Spada, ale wolniej. Uruchamiamy Vitality, które daje nam do regeneracji życia. Spada jeszcze wolniej. Uruchamiamy Stone Golema, który jest tutaj, który daje nam 100 do regeneracji życia. No teraz nam wzrasta. Czyli musimy doprowadzić do tego, żebyśmy się spalali jak najmniej, po prostu żebyśmy się nie spalali. I możemy to uzyskać dzięki właśnie regeneracji życia, odpowiednim resom od ognia, odpornością od ognia i wówczas możemy chodzić już i bić potwory. Tak działa Righteous Fire. I tu jest napisane, że wrogowie palą się dla 40% mojego maksymalnego życia na sekundę jako obrażenia od ognia. 40% wrogowie. I teraz. Też dotyczy to Energy Shield, ale o tym nie będziemy mówili, bo mamy akurat życie. To jest druga linia. I teraz trzecia linia jest bardzo ważna. Ja palę się dla 90% mojego życia na sekundę też jako fire damage. Czyli spalając się sam, palę wrogów. Poświęcam swoje życie na to, czyli to jest takie poświęcenie. Poświęcam swoje życie na to, żeby zadawać 40% tego życia wrogom. Dla energii shieldów w tej przedostatniej linii jest tylko 70%. Zaraz powiem dlaczego. Spalamy się, bo łatwiej jest uzyskać regenerację życia niż regenerację energii shieldu na sekundę. Dlatego jest tylko 70%. No i dlatego znerfili właśnie energy shield. Bo Righteous Fire, jak było robione na energy shieldzie, no to było 15 tysięcy, jak ktoś miał, to był praktycznie nieśmiertelny. I dlatego to znerfili, ten Energy Shield. Między innymi oczywiście. Bo te buildy, jak widzieliście u streamerów i tak dalej, na 15 tysięcy Energy Shieldu, no to oni byli nie do zabicia. Po prostu, no, masakra. Był strasznie duży damage. No ale to tak tytułem ciekawostki.
I tak to wygląda. I teraz tak, co musimy zrobić, żeby w ogóle mieć te odporności, żeby nam tu nie spalało się? Muszę wprowadzenie takie zrobić, bo inaczej, jak się nie rozumie, na czym działanie polega tego gemu, no to się nie zrozumie w ogóle tej mechaniki, tej gry. No i nie będziemy mogli nawet w to grać, bo nie wiemy, o co chodzi. Tu mamy defense. Musimy doprowadzić do tego, żeby tutaj było 88%. Ja w tej chwili nie mam, bo nie mam skilla włączonego, ale jak włączę Purity of Fire, on gdzieś tu jest, Purity of Fire, gdzie ja go tu mam? Tu. To on, co on daje? Że daje nam 41% odporności na ogień i plus 4% do maksymalnej odporności na ogień. Czyli jak tu mamy normalnie 75, to tyle to jest granica nieprzekraczalna normalnymi metodami, jak nie dodamy żadnych środków. To 75, to te 75 jest za mało. Wtedy się zaczynamy palić. Bo jak teraz ta tarcza na przykład, czyli mówię tu Purity of Fire, on nam daje plus 4 do max, czyli mamy 75 i 4 to jest 79. I ta tarcza daje nam 8 do max fire resów, czyli 4 i 8 to jest 12. 75 i 12 to jest 87. I 1 max mamy z pasywnego, to mamy razem 88. I teraz uruchamiamy ten Purity of Fire. I mamy 88. I to wystarcza na to, bo mamy odporność na ogień. Jeśli mamy odporność na ogień, to spalanie jest mniejsze. O, tu drga, bo chce mnie spalić, ale nie może, bo przeszkadza mu tak. Odporność na ogień. Tak, odporność na ogień przeszkadza. Regeneracja życia na sekundę 1041. I te rzeczy przeszkadzają spalaniu się całkowitemu. I dlatego możemy wrogów palić i spokojnie chodzić i nie martwić się. To jest tytułem wstępu, jak działa Righteous Fire. O zaletach i wadach, no co tu dużo powiedzieć. To jest jeden z lepszych buildów. Jest bardzo tankowny, ma dużo życia. Dużą regenerację życia. Opiera się na Endurance Charge'a, które dodają jeszcze w zależności ile ich mamy. Jak mamy ich 10, to mamy 40% do armory i 40% do resu. Jak mamy ich 6, to mamy 24% do wszystkiego. Bo Endurance Charge się tym charakteryzuje. Ja mam 6, bo znerfili, mogłoby być 7. Znerfili, bo u masterów nie można dostać. Na Merciless można było jeszcze w starym 2.6 Path of Exile dostać 7, ale znerfili to i mamy 6. No i 6, tutaj mamy, że redukcja fizycznych obrażeń per Endurance Charge to 4% i resy 4%, czyli jak pomnożymy 6 razy 4, to mamy 24. 24 redukcja fizycznych i 24 elementalnych resów. Tak to działa. Jak gemy i współpracują z tym Righteous Fire, to powiem później. Najpierw muszę powiedzieć, co tu jest ważne. Powiedzieć o girze. Gear, czyli to, co potrzebujemy, tu niezbędne jest nam do tego buildu. Niezbędne jest tak. Ta Doriani Catalyst, to jest niezbędne. Dlaczego? Bo jak widać w pierwszej linii, pomiędzy dwoma kreskami, nad kreską, no tak się mówi, 32% increase elemental damage, czyli zwiększa nam o 32%. I na samym dole 93% increase elemental damage, czyli jak to dodamy, to mamy 125% elementarnych. A że ten ogień jest elementarny, to ta maczuga, czy jak to nazwać, ta broń, daje nam te 125% więcej damage'u. No to jest bardzo dużo.
Ta reszta, co tu jest, no to jest praktycznie tu niepotrzebna. To jest, no tu jest 0,2 elementarne, damage jest liczowane jako życie, ale tu to nie działa. Przy Righteous Fire to nie działa. To taki dziwny właśnie jest skill. To jest bardzo ważne i to trzeba mieć. Są jeszcze inne odmiany, ale to przy okazji innego buildu będę mówił. To trzeba się zaopatrzyć, kosztuje około, ona jest dosyć 40 chaosów, ale jeśli mamy, bo tutaj jest na dole 93 increase elemental damage, jeśli chcemy 100%, bo taka jest rozpiętość, no to już zapłacimy ze 150 chaosów. Dlatego ja kupiłem 93, no bo po prostu nie było mnie stać. Ale na razie jest dobrze. 93 i to daje radę. Co jest następnie bardzo ważne? Właśnie Rise of the Phoenix to jest tarcza, która daje nam poza tym, że plus 8 do maksymalnych resów od ognia, czyli tak jak tu pokazywałem, dodaje nam te maksymalne, czyli jak 8 ona dodaje, no to jest 83. Czyli tu, bo resy od ognia są najważniejsze tutaj. Oczywiście te też musimy mieć na fulla, nie? Wiadomo. Ale tu. I ona nam to umożliwia. Ta jedyna tarcza daje te 8. Nie ma takiego innego unikalnego przedmiotu, który by tyle dawał do maksimum resów. Dlatego ją używamy. To jest taki klasyk, jeśli chodzi o ten build. No i tu, poza tym jeszcze daje 8 do wszystkich resów. Armor do tam do 265 do armoru, 23 do fire resów i tam low life, no to jest, tam nie ma tu zastosowania, bo tu low life nie ma. Tu jak jest low life, to się ginie po prostu. I to jest tyle z tą tarczą. No ona jest tania, tam 2-3 chaosy, może 1. W każdym razie jest tania ta tarcza. No i potrzebujemy. Nie musimy tutaj w tej wersji buildu, to jest tania wersja, to Chaos Heart nie stosujemy. Stosujemy Belly of the Beast, która daje nam 40% do maksymalnej ilości życia. I teraz tak. Jak ja ją zdejmę, tu jest 6326, zdejmuję, robi się 5600. No, czyli te 40% to jest dużo, bo 5600 i 6300 no to jest różnica. No i ona nam daje tego życia dużo. Jeszcze poza tym 12 do resów, no i 50% increase flask life recovery rate, czyli szybciej te flaszki o 50%, jak nadusimy sobie flaszkę, to bardzo szybko nam, zamiast 4 sekundy to w 2 sekundy, a z 50% to nie będzie 2, no to no około tam 3 ileś dziesiątych sekundy te 2400-500 życia wskakuje nam w razie jakichś tam podbramkowych sytuacji. Czyli to też jest dobre. No ma armoru trochę, no troszeczkę za mało mogłaby mieć tak z 1100, to by było fajnie, no ale no to są te przedmioty, no można powiedzieć niezbędne do tego buildu taniego. No ona kosztuje TAS 40 increase maximum life około 85 chaosów, bo są też takie, które dają 38, 32, 37. No to w zależności od zasobności portfela możecie sobie kupić takie, kosztują już 50, 40. Te, co mają 38, 37. Jeszcze zależy, ile mają też soketów, a można sobie na Poetrade zobaczyć. W każdym razie tak to wygląda. To jest cały gear, jeśli chodzi o unikalne przedmioty i najważniejsze. One są niezbędne. Ten, ten i ten, czyli Belly of the Beast, Doreani i Rise of the Phoenix. To są niezbędne przedmioty. Reszta gearu dowolna, ale oczywiście armor. Tutaj to jest dobry hełm, jeśli chodzi o armor, ale ma bardzo mało życia, tylko 16 do life'u. No to no mam go dlatego, no ma tego armoru, bo to jest prawie 900, to jest dużo. Do resów trochę ma, trochę mu tam dodałem tego armoru jeszcze. No życie to tutaj jest straszne. Ale no
Po prostu jak najwięcej armoru. Rękawice to samo. Armor jak najwięcej. To są też słabe rękawice. 46 tylko do życia. Troszkę resów tam dodałem sztucznie. Także jak widać, tani ten build jest totalnie, bo takie coś to można za chaosa kupić, takie rękawice, albo i za jednego Orba w Alchemii. Buty to tu wykorzystałem. Te. Dlaczego te? Że Energy Shield, bo bardzo trudno jest uzyskać na, jakby był sam armor, na przykład te Plated Graves buty, to one są na armor tylko nastawione, a tu widać armor i Energy Shield dodany. Dlaczego? Bo uzyskać trzy niebieskie na armurze butów kolor jest bardzo ciężko. Dlatego tak zrobiłem. Pierścienie, no wiadomo, do życia, resy, tam dexterity brakuje, to do dexterity. Resy ponad wszystko. No i do życia. To też nie jest jakiś tam, nie wiadomo jaki pierścień też tam. No ale mówię. Tutaj wykorzystałem z bridge, ma 70 do życia, do resów. Także tak to wygląda, jeśli chodzi o gear, o te wszystkie. I mówię, no jeśli teraz mam tutaj 6326 i zrobię sobie, kupię sobie hełm, który będzie miał na przykład 80 do życia, rękawice, które będą miały 80 do życia i buty, które będą miały do 80 do życia, to się tu zrobi 7000 od razu, bo procentuje jeszcze z drzewka pasywnego, bo jak zobaczymy, to tam samo życie jest brane praktycznie. Wtedy będziemy mieli te 7000. A mówię, każda wartość zwiększona tu nawet o 40. Jeśli tu będzie 6000, ona przypuśćmy, robię level tutaj, mam. Brakuje mi tu jeszcze 46%. I tu wskakuje mi 6360. To już to jest odczuwalna moc tego palenia tych wrogów. Każda jednostka życia dodana od razu zwiększa nam DPS, czyli to jest bardzo ważne. Ale pierścienie z dużą ilością życia i klejnoty na pasywce są bardzo drogie, od 3 do 10 egzaldów, a niektóre nawet kosztują Mirror of Kalandra 1. No to jest masakra. Dlatego ten build jest tani, można powiedzieć. Dobrze. Ten bit się charakteryzuje, tu mówiłem te ogólnie te przedmioty, które są potrzebne. Ten bit charakteryzuje się tym, że jest bardzo tankowny, że mamy dużą obronę i tak dalej. I co to powoduje? Tu mamy Castle and Damage Taken, czyli w skrócie CWDT, czyli rzuć jak dostaniesz obrażenia. I tutaj połączone to jest Molten Shellem. Molten Shell daje nam 600 dodatkowego armoru. I oprócz tego jeszcze zadaje na tym poziomie 17 od 1122 do 1683 fire damage'u. I jeśli dostaniemy obrażenia, to on się uruchamia na 10 sekund, czyli dodatkowo daje nam 600 armoru i wybucha, jeśli dostaniemy po 960 damage'u, jeśli nazbieramy, to ona pęka i zadaje obrażenia wrogom wokół. No także ma dwie fajne cechy. Dodaje nam armor i jeszcze ich tam pali przy wybuchu. Tutaj jest life leech, że jak ona działa te 10 sekund, to jeszcze liczuje życie 2% obrażeń z Molten Shella, czyli z tej muszli, która nas chroni. Taka, ona wokół nas, taka jest poświata. Teraz nie mogę zademonstrować, bo musiał wejść i pokazać na potworkach, jak mnie uderzą. Nie mogę uruchomić tego skilla. Znaczy, no skill to jest. No i tu Life Leech, czyli 2% liczuje jeszcze życia z tych tutaj obrażeń, jak się uruchomi. To jest nasza obrona jedna. Następnie znowu CWDT Immortal Call. No tutaj to jest
obłędna opcja. Obłędna. Dlaczego? Jesteśmy nieśmiertelni prawie 4 sekundy. Jak dojdę do 20 poziomu, oczywiście. Dlaczego tak się dzieje? Bo jeśli dostaniemy uderzenie, to włącza się immortal call, czyli można po polsku przetłumaczyć przywołanie nieśmiertelności. No to tak można tłumaczyć po polsku, bo immortal nieśmiertelność, call to zadzwoń, przywołaj po angielsku. I teraz tak. Tu jest, pisze, że bazowy czas trwania wynosi 0,4 sekundy, a pod spodem jest 148% increase buff duration per endurance charge, czyli ten czas się zwiększa o 148 w tej chwili per endurance charge, czyli jak mamy 6, to 6 razy 148%, no to jest 600, 6 razy 4, 800, 900%. Czyli 900% to mamy około 3 sekund nieśmiertelności, jak dostaniemy obrażenia. Jeśli on będzie miał poziom 20, to jest około 4 sekund. W zależności ile tych endurance charge'ów mamy. Bo jeśli mamy 9, bo można było w Path of Exile 2.6 wersji mieć i 10 nawet, no to nawet i prawie 5 sekund można było być nieśmiertelnym. To jest masa czasu przy walkach z bossami gdzieś w tłumie. No po prostu chodzimy nieśmiertelni przez 4 sekundy i palimy ich wszystkich. To jest super sprawa tutaj przy tym buildzie. No i tutaj jest Summon Stone Golem, który daje nam 100% regeneracji życia. On w tej chwili jeszcze ma go ręcznie wyzwalać, bo ten cast When Damage Taken, jak dojdzie do 20 poziomu, to nie pozwoli mu się samemu uruchomić. Po prostu będzie uruchamiany Stone Golem, jak dostanę obrażenia. Immortal Call i Stone Golem się uruchomi. Wówczas wtedy tylko. Dlaczego? Bo tutaj napisane jest, że ten gem tylko supportuje, czy supportuje gemy umiejętności, które zawierają level 67 lub niższy. A Stone Golem zawiera level 60, Stone Golem zawiera poziom 68. Czyli jeśli 68 to jest wyżej, to on go nie obsługuje po prostu. Dlatego ja go na razie ręcznie obsługuję. A jak Stone Golem, jak to dojdzie tutaj CWDT, wyższe będzie miał poziomy, no to on zrobi się tu na szaro i będzie się uruchamiał wtedy, gdy dostanę obrażenia. Mam nadzieję, że to jest zrozumiałe. I tak to działa. Co dalej? W gemach. Tutaj mamy znowu CWDT, ale jak zauważymy, jest na poziomie pierwszym i tego nie można zmienić. Dlaczego? Bo na samym dole pisze, że wyzwala się te połączone gemy, na przykład Blade Vortex, ten Cures on Hit i Flammability wyzwalają się, gdy ja dostanę 528 obrażeń. A tutaj, jak już jest na poziomie 17, to wyzwalają się wszystko, to wyzwala się, gdy ja otrzymam 2621 obrażeń. Czyli tu rzadziej się to będzie wyzwalało, a tu częściej. I o to chodzi. Właśnie o to chodzi, żeby Blade Vortex częściej się wyzwalał, bo gdy Blade Vortex się uruchomi, to działa na niego Cures on Hit, czyli jak Blade Vortex uderzy wroga, to Cures on Hit uruchamia się i wyzwala nam Flammability, czyli klątwę, która robi to, że wrogowie mają minus 40% do resów od ognia. A nam o to chodzi przecież, żeby one miały jak najmniej tych resów. Jeśli mają minus 40 od ognia w tej chwili, docelowo będzie 42. Jeśli mają
minus 40 do resów, to jak koło nich obchodzimy i tą klątwę dostają z automatu. Wszystko to się dzieje z automatu, bo wszystko jest tutaj ten. Nic tu ręcznie nie trzeba robić. No to one tu padają jak muchy, bo nie mają odporności na ten ogień. I o to właśnie tutaj chodzi. Tak wygląda, to jest cała nasza obrona. Teraz tak. Mobilność, czyli Shield Charge, Fortify, który nas tam chroni. Fortify robi to, że mamy 30% zmniejszone obrażenia. Do faster attack, jak nam dexterity starczy, to do oporu można levelować. No i Enduring Cry. On osobno, on tu nie działa z nimi. No Enduring Cry służy do generowania Endurance Charge'ów. I teraz tak, następnie. I podstawowy ten skill. Right as Fire. Tu już mówiłem, jak on działa, to nie będę mówił, ale teraz go wspomagamy. Bo 40% z naszego życia to nie jest tak dużo, że zadawanych tych obrażeń, jak się tak to przeliczy. Bo widać, 6300, 40% to jakieś 2000 ileś tam obrażeń. No to dodajemy mu Elemental Focus i zadaje 47% elementarnych. Czyli jeszcze mamy kolejne 47%, no to tak jak już byśmy mieli 6000, no bo 40 i te 40-80. Ale za to Elemental Focus nie może dolegliwości zadawać typu podpalenie, ale to tu nie ma znaczenia. I Concentrated Effect, czyli tak. Wspierające umiejętności zadają 52% więcej obrażeń Area Damage, czyli tym promieniu, tak jak ten promień widzicie, co teraz płonę, to jest 52%, ale za to mamy zmniejszony zasięg działania, czyli tak ten, ale przez to, że mamy ten zmniejszony zasięg, no to mamy te 52% więcej jeszcze obrażeń i to się liczy. To jest dobre na bossów, chociaż ja używam to cały czas, bo można tutaj włożyć zamiast tego, jak biegamy po mapach i clearujemy je, czyli czyścimy, możemy włożyć ten. On nam zwiększa o 30% area of effect, czyli cały ten zasięg. I zobaczymy, jak to wygląda. Włożymy. I proszę patrzeć na to koło, co się płonie. Wkładam. O. I mamy tyle zasięgu. Ale o 52% mniej obrażeń. Dlatego, jak już mamy dużo tego życia, na przykład tu uda nam się zrobić 9000, 8000. No 8, tak myślę. Przy dobrych pierścieniach, amuletach, no to wówczas możemy sobie na mapy wrzucić ten Increase Area Effect. Ale jak już podchodzimy do bossa, no to wtedy wkładamy to. Zmniejszamy, ale mamy za to 52% więcej tych obrażeń. No i tak to wygląda. Ja gram na razie tak, no bo jeszcze nie mam tak już, no muszę, że tego życia tak dużo, bo to przecież to jest poziom dopiero 82, to jeszcze pokażę pasywkę, tam jest masa tego wszystkiego. Jeszcze można dołożyć życia, a tu masa. Tutaj jeszcze o amulecie nie mówiłem, no to tu mam taki, no, do dexterity, inteligencji, bo to potrzebna inteligencja też, atrybuty. No 6% increase armor, no to się też przydaje, do życia 73, no to tyle. I teraz tak, jeśli chodzi jeszcze o te gemy, no to vitality, no, no to daje, że regeneruje nam życie, no tu w tej chwili 1,55% życia na sekundę. Przy 20 to tam będzie chyba 1,6, jak się nie mylę, nie pamiętam. No, czyli on daje nam po prostu regenerację życia na sekundę. No i Purity of Fire to jest kluczowe. On musi tu być. Musi być, nie musimy go robić na quality, tylko żeby miał level 20 max. I co ciekawe, on dopiero jak ma level 20 max, maksymalny, daje nam te 4% dodatkowych do maksimum Fire Resów.
4. Dopiero przy 20. Jeśli mamy 18, 19, to jest 3%. A te 3% to jest bardzo dużo. 1% tu ma kapitalne znaczenie. Dlatego najlepiej, no to znaczy jest tak. Jeśli kupimy gotowce, bo można kupić, ale niedrogie, dwa chaosy i mamy level 20. Ale tu pisze, że on potrzebuje level 70, żeby go założyć. A my nie będziemy mieli 70 i go nie założymy. Dlatego musimy go levelować. Chyba, że mamy już 18 poziom i nie chce nam się czekać do tych 20, a chcemy już mieć tą dobrą odporność, wtedy możemy sobie kupić taki gotowiec za 20, za dwa chaosy i go włożyć, bo już mamy poziom 70 i od razu nam te dwa poziomy mamy z głowy. Dwa chaosy to przecież nic w tej chwili. To tak wygląda sprawa z gemami. Także obrona jest potężna. Tu już wszystko omówiłem. Tak, to wszystko omówiłem. No to teraz czas na pasywkę. Ale zanim pasywkę omówię, to teraz omówię ten nowy Panteon, bo to jest też ważne. Tutaj przy tym buildzie bardzo ważne. Nie wiem, czy czegoś nie pominąłem. No a jeszcze flaszki. No flaszki, no to bleeding, freeze i armor. Armor trzeba pakować. Ja tu mam bardzo dobrą tą flaszkę, bo jeszcze mi daje 98 increase armor podczas trwania efektu flaszki. Czyli nie dość, że 3000, to jeszcze 98. Tutaj następna, znowu ta jest bardzo dobra, bo ma 6,4 sekundy czas trwania. No i te trucizny różne też usuwa. Te flaszki są tu bardzo potrzebne i ta też. Daje jeszcze 6 do maksymalnych fire resów. No to jest. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Defense 88. Piątka flaszka. Mamy 94 teraz. No praktycznie na ogień jesteśmy nieśmiertelni. Także w tej chwili są nowe mapy, w których jest taki mod występuje, że występują Solaris. Jakby to przetłumaczyć, wrogowie Solaris ten. No bo to jest jak Lunaris i Solaris. Ci Solaris charakteryzują się tym, że walą nas ogniem. No to jak sobie taką wrzucimy piąteczkę przy walce i 94, no to wychodzimy pomiędzy nimi po prostu niezagrożeni. Ten ogień to nas w ogóle nie rusza. Wycinamy ich w pień. I to jest bardzo ważne. No to tą flaszkę trzeba mieć. I ona też jest potrzebna po to, że pomaga jeszcze nam przy tej regeneracji. Bo im więcej mamy tych resów, tak jak mówiłem, tym mniej pobiera tego życia nam ten skill, ten Rite as Fire. Bo tu się trzęsie wszystko, skacze, bo chce nam zabrać, a nie może. A jak damy mu jeszcze do 94 za pomocą flaszki, to on się uspokoi. Bo już nie będziemy, już będziemy tak odporni na ogień, że on już nas nie będzie tutaj palił. No tak, taka to jest mechanika tego buildu. Właśnie. I teraz tak, ja z Endurance Charge mam w tej chwili 45 redukcji obrażeń. Ale ruszę się na chwilę, mam 37. Ale mi wzrasta. Rośnie mi samo. 45. Jak stoję. Teraz ściskam flaszkę z armurem. Mam 74%. Ruszę się. Mam 66. No co tu chodzi? O to chodzi, że tu mamy nowy Pantheon system i jakie tutaj wybrać do tego buildu te całe dusze Panteonu. No, ja mam ustawione tak. Ta główna, że 1% redukcja obrażeń. Za wrogów, którzy są w pobliżu, no, maksymalnie do 8%, czyli jeśli mamy ich tam 10, a przeważnie ten build tak polega na tym, że pakujemy się w środek, no to mamy 8% redukcji obrażeń. No i jeszcze, jak chcemy się ruszać, to mamy 1% increase move event speed za każdego pobliskiego wroga i też maksymalnie do 8%.
I na dole wybrałem sobie też taką, że jeśli stoję, to biorę 2% dodatkowego redukcji obrażeń na sekundę, maksymalnie do 8, czyli 8 i 8 to jest już 16% redukcji, jak stoję. Także no, to jest dość silne. Można też wybrać tą duszę, Solaris. To jest Lunaris, to jest Solaris. Że 6% fizycznych obrażeń jest redukowane, jeśli jest tylko jeden wróg w pobliżu nas. Też jest ciekawe, można to też wybrać. I mamy 26% szansy na 50% mniejsze area, przestrzeń damage from hits, czyli no tak jakby w mniejszej, o 50% mniej obrażeń dostajemy na mniejszej przestrzeni, no jakby to tak tu tłumaczyć, no. Ale raczej tutaj ta pierwsza opcja jest najważniejsza. No i można wybrać sobie albo tak, z tym, że na mapach nie wolno zmieniać, tylko w mieście i w krajowcu, tak jak teraz mogę i teraz sobie wybrać, a jak na mapie nie możemy nic tu zmienić. Także trzeba się zastanowić, co sobie wybrać na daną mapę. O tych tu nie będę mówił, bo akurat te mają najlepsze zastosowanie. Możecie sobie przejrzeć, jak komuś będzie się podobało co innego, to może sobie tutaj zmieniać, to w zależności od mapy i tak dalej. Co jeszcze ważnego tutaj w tym buildzie, muszę powiedzieć. Nie możemy grać na mapach, które mają no regen life. Są takie mapy. Po prostu tam nie wchodzimy. Nie możemy grać na mapach vulnerability, jak to się wymawia. To jest też taka klątwa na nas, działa na elementarne. Mamy zmniejszone resy wtedy. Spada nam tutaj. Jak nie mamy tu dużo, na przykład fire resów, tego zapasu tutaj, to nam może tu spaść do 85, 7 i wtedy nam życie będzie spadało. Po prostu nie ma sensu na takich mapach grać. Pozostałe mapy spokojnie. Te z reflektem też, na elementarne. Tu nawet nie zdąży nam odejść, bo regeneracja jest duża, bo przy Endurance Charge, to powiem zaraz, to wszystko rośnie. Dobra, bo to się przeciąga odcinek i chyba będę musiał dwa zrobić odcinki na ten temat. Drzewo pasywne. Drzewo pasywne, oczywiście dostęp do mojego prywatnego profilu jest udostępniony, można sobie zobaczyć. Ale tutaj muszę szybko, krótko omówić to drzewo pasywne. No to wiadomo, Marauder. No i biegniemy tu cały czas z życiem i armurem. Życie, armor i tak dalej. I stręcz. Biegniemy tu i cały czas stręcz, która daje nam do życia też. Nie? Jak mamy dużo tej stręczy, no to mamy 503, no to się pisze, że dwa stręcz daje nam plus jeden do życia. No jak mamy 500, to trochę daje. No i tu życie wiadomo, i tu biegniemy aż tu. No i Endurance Charge Duration i Endurance Charge, no, plus jeden do, no to jest tu podstawa. I tutaj do życia i oczywiście regeneracja, 1,6 i regeneracja. Zawijamy tu i tu też do życia i regeneracja, do stręczu 20 i tu też wszystko co związane z życiem, ten build na tym. I tu to jest ważne, to jest bardzo ważne, bo jak zakładamy jakiś armor ciężki, to mamy ukryte w armurze minus 1, minus 2% do prędkości poruszania się. Jeśli tu zaznaczymy tą nodę, to poczujemy się jak piórko. Po prostu tak jakbyśmy nie mieli żadnego armuru. Szybciej biegamy po prostu. Bo tutaj on ignoruje wszystkie te kary za armor. Czyli kara za armor, noszenie armuru to jest przeważnie w grach poruszanie się. I nam to tu niweluje. No i przy okazji mamy gratis 20 do dexterity, które jest też potrzebne. To tutaj. No tu oczywiście armor i życie. Armor życie, no żeby był. Tu wiadomo, endurance. I tu bardzo ważne, to koniecznie 0,2 maksimum life. Regenerowane jest na sekundę per endurance charge.
czyli 0,2 i 6 to jest 1,2% regeneracji życia przy 6 endurance charge uruchomionych. Jeszcze później dalej powiem na ten temat. No i to oczywiście też życie, życie i tu mamy właśnie ten plus 1 do maksimum fire resistance, czyli do resów. Plus 1 do maksimum, dlatego ja tam uzyskałem te 88, bo tą zaznaczyłem. I tu dalej mamy życie. I oczywiście fire damage, bo to jest ważne, bo my ogniem tu przecież walimy. I fire damage i znowu 1% regeneracji do życia. I tu przechodzimy, tu to wszystko zostawiamy, przechodzimy i dalej. I tu znowu 0,5% regeneracji życia, 10% do armoru, 0,3%, 20% do armoru, 5% maximum life i znowu regeneracja 1%, bo na tym polega ten build. Cały czas regeneracja i życie. I tu idziemy dalej, dalej i tu znowu 40% do many regeneracji i do życia 1%. I tu 0,3% i 0,4% i razem nam się zbiera to wszystko. Idziemy dalej. Tu jeszcze mam nawet nieporobione, bo tu jewel będzie miejsce, ale nie jest na razie. Idziemy. Tutaj też znaczy tu mana regenerację i do życia. Do życia i tu koniecznie też. Ja teraz będę to robił, bo już widzę, idzie, kończę tu. Tu dołożę sobie trzecią i będę miał 0,8 regeneracji na życia i 6 do życia. Czyli mi wzrośnie o 6% i będę jeszcze silniejszy. I tutaj zaznaczamy inteligencja, inteligencja i tu elementar overload. Bardzo ważne. Bardzo ważne, bo on się włącza praktycznie cały czas. Bo tu jest tak, że jeśli uda nam się krytyczne uderzenie zadać, to przez 8 sekund 40% więcej mamy elementarnych damage'ów. No to jest 30%, to jest bardzo dużo. Ale nie mamy tego critical strike multipliera. Ale to jest nieważne, bo tu się nie liczy multiplier. Mamy te 40%. Jeśli trafimy krytyczne, a że jak stoimy we wrogu i on się spala, to my nie kastujemy po prostu skilla. On jest uruchomiony cały czas, to te krytyczne wyzwalają się, no co chwilę tu nam pokazuje w okienku, że nam się overload uruchomił. I mamy wtedy te 40%. Bardzo ważne i to trzeba zaznaczyć. I to cały w tej chwili na 80, który ja tu mam, drugi poziom. No i tu oczywiście do życia. Tutaj 20 do życia i do życia. I to trzeba będzie objechać. To jest do 90. Znaczy 83, 84, 5, 6, 7, 87, 8, 9. I teraz tak. Jak ktoś lubi levelować do 90, tam 4, 5, to może sobie jeszcze pójść tu do inteligencji i tutaj. Mamy 20% increase burning damage, czyli dużo, i 20% burning damage, i jeszcze 60%, czyli razem 100% burning damage, 100% jeszcze do tego spalania. No czyli to jest bardzo dużo, to no, palimy wszystko. Ascendancy. Ascendancy, czyli chieftain, wybieramy. I możemy, zaczynamy najlepiej tak, normal. 10 do fire damage, 0,5% znowu nam jeszcze regeneruje życie. Tutaj mamy, to praktycznie tu się nie liczy ta noda. Bo tutaj to nie będzie działało, ignite nie, bo mamy elemental focus. Ale musimy przejść tu, czyli dalej 10 do fire damage, znowu 0,5% życia regenerowane na sekundę. No i tutaj najważniejsza to jest 0, czyli 0,5% maksymalnego życia regenerowane jest na sekundę per endurance charge. Czyli 0,5 dodać tutaj 0,2 to mamy 0,7. I teraz, jeśli wyzwolimy 6 endurance charge'ów, to 0,7 razy 6 to jest 4% i 0,2 regeneracji życia na sekundę. To jest bardzo dużo,
i dzięki temu przy maksymalnym ilości Endurance Charge mamy tutaj około 1400 regeneracji życia na sekundę. To jest już bardzo dużo, przy oczywiście przy tej ilości, co ja tu pokazuję, 6000. Jeśli mamy 8, to i 2000 będziemy mieli. I to nas chroni. To jest supernoda. Dlatego tu Chieftain jest wybrany. No i tutaj na Merciless już robimy znowu 0,5% regeneracji życia. No, także tu regeneracja życia to jest podstawa. No i tu piękna rzecz. 40% increase armor. To, co nam potrzebne. Plus 10 do wszystkich resów, procent. No, redukowana jest mana. To many tu praktycznie nie używamy w tym buildzie. I 10% zwiększamy stręcz. Czyli jak mamy 400, to mamy 440, a każde stręcz to też życie, czyli wtedy i dochodzi nam życie i mamy jeszcze jego więcej. Tak wygląda. Jak chcemy Uber robić, no to tu nic nie warto robić oprócz tego. Do życia jeszcze, do fire i do regeneracji i tu tą nodę. Bo tu nie mamy totemów, to tutaj nie będziemy się bawić z totemami, jak ich nie mamy. Ale tu na Uber to dojdzie nam 1% życia regeneracji, 10% do fire damage. No play 7 speed, to nie mamy totemów, to ta nam odejdzie. Także oczywiście tym buildem spokojnie robimy i zero. To tam nie ma, nie podlega dyskusji na Uber. To możemy farmić, ale mówię, trzeba mieć 7,5-7700 życia. Wtedy i zero się nie boimy. I możemy farmić sobie Uber Labirynt, jak chcemy. Tak wygląda drzewo pasywne. Klejnoty. No ja mam tu ohydnie, beznadziejnie słabe klejnoty. No, 14 increase fire damage. Reszta trochę do lightingu. No nie mam po prostu środków, żeby kupić. Sam robiłem. To tam więcej się straci, jak to się zrobi. No taki, no czyli tak. Fire damage. Tutaj mam damage over time, to też się liczy, no i do życia 6% do maksymalnego życia. Tutaj mam 9% ogólnie damage, no to też działa i 5 do ten. No to słabe są klejnoty, bo tak naprawdę to klejnot powinien mieć tak 7% do maksymalnej ilości życia, bo taki jest maksymalny, więcej się nie uzyska z klejnotu. 14% fire damage z 10% area damage i jeszcze z 11% damage over time. Ale taki klejnot, który teraz powiedziałem, kosztuje od 3 do 10 exaldów. Co prawda exald jest tani w tej chwili na tej lidze, ale to i tak. To mówię, no od 3 do 10 exaldów taki klejnot kosztuje. Także no to jest wersja uboga, nie? Uboga. Ale gdy postaramy się o te klejnoty i że będziemy mieli tego życia w każdym, po 7% do każdego i trochę tego damage'u, to nam to wszystko tu ładnie wzrośnie. I naprawdę to będzie bardzo silny build. Czego tu ja tu jeszcze nie umówiłem? Pasywka, klejnoty, wszystko jest. No to chyba wszystko umówiłem. Build jest dostępny, tak jak mówiłem. Link jeszcze podam do mojej postaci. No i świetny do czyszczenia map. Nie jest za szybki, on tu za szybko nie biega. No mam tutaj chyba w defense 30%, no to buty trzeba mieć przede wszystkim. 30% mówiłem spin, jak się ma mniej, to trudno, to będzie wolniej. No shield charge, nie, no wiadomo. I od razu jak uderzymy wroga, to wyzwala ten fortify, to tu taka się robi otoczka. No i mamy też obrażenia zmniejszone. No to tyle na ten temat. Dziękuję. A nie, moment jeszcze. Jeszcze moment, zapomniałem o bandytach. Zapomniałem o bandytach. O bandytów to wybieramy OAK. No i tam dostajemy 1% do
regeneracji życia przede wszystkim. No i to wszystko na ten temat. Dziękuję.